Jak wielka powódź zniszczyła Europę Zachodnią? Niedziela 11 lipca była zwyczajnym letnim dniem na zachodzie Europy. Z reguły upały potęgują późniejsze burze, grady lub opady, przez co prognozy pogody przewidywały deszcze oraz gwałtowne zjawiska meteorologiczne. Jednak nikt nie spodziewał się tego, co miało dopiero nadejść. Strefa niskiego ciśnienia nad Europą Środkową, nazywana inaczej Brent, została uwięziona między flankującymi obszarami wysokiego ciśnienia na zachodzie i wschodzie Starego Kontynentu. Strefa niskiego ciśnienia, która czerpała tropikalną wilgoć z Morza Śródziemnego, musiała wkrótce rozładować ulewne deszcze. Ich początek wiele regionów w Niemczech, Holandii, Belgii, Luksemburgu czy też Austrii doświadczyło już nawet około południa. Jednakże wtedy, o ile deszcze były obfite, tak nie zwiastowały nieuniknionej katastrofy. Mimo iż opady nie były aż tak intensywne, to ze względu na ich ciągłość i długość trwania tego zjawiska w ciągu 12 godzin spadło od 15 do nawet 30 cm wody na metr w przypadku najbardziej narażonych regionów. Tym sposobem woda wylała się w naprawdę wielu miejscach, przyczyniając się do lokalnych podtopień, potężnych fal błotnych, ale też o zgrozo do licznych osunięć. Przy czym największe miało miejsce w Niemczech, a konkretnie w Erfstadt w pobliżu Kolonii. Obecnie ta wielka dziura w ziemi zagraża bezpieczeństwu niemal całego miasta, przez co duża część mieszkańców musiała być ewakuowana. Do podobnych wydarzeń doszło także we wcześniej wspomnianych państwach. Dlatego my w dzisiejszym odcinku dokładnie przeanalizujemy, jak do tego doszło, jakie straty to za sobą pociągnie oraz jakie stwarza to realne zagrożenia dla Polski w przyszłości. Okej, czas na przyciemnienie ekranu, zaczynamy! Mam do Was jeszcze tylko serdeczną prośbę. Obejrzyjcie ten materiał do końca i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, ponieważ dzięki temu nasza społeczność będzie mogła być jeszcze większa. Po tym odcinku koniecznie odwiedźcie też Globalista Gaming i Global Squad. Linki będziecie mieli w opisie, dlatego nie zapomnijcie o wejściu na te kanały, a potem także na naszego Discorda, żebyśmy mieli dobry kontakt. Dzięki za uwagę, a teraz przejdźmy już do materiału. Ekstremalne powodzie w Europie Środkowo-Zachodniej prawdopodobnie staną się zjawiskiem cyklicznym, ponieważ rok rocznie suma opadów na tych obszarach jest znacznie większa niż w pozostałej części Starego Kontynentu, a to w efekcie może doprowadzić do sytuacji skrajnych. Przykładowo pod koniec maja i na początku czerwca 2013 roku powodzie objęły niemal cały centralno-zachodni pas Europy. Grzbiet powodzi przesuwał się wtedy wzdłuż do rzeczy oraz dopływów Łaby i Dunaju, prowadząc do wysokich poziomów wód i co za tym idzie także do powodzi wzdłuż ich brzegów. Wtedy też pod wodą znalazło się wiele dzielnic dużych europejskich miast, w tym chociażby niemieckiego Magdeburga, części Pragi czy też Budapesztu. Straty oszacowano wtedy na około 11 miliardów euro, z czego tylko około 3 miliardy było ubezpieczone. Woda zabiła też 25 osób, jednak mimo wszystko destrukcyjną siłę powodzi udało się wtedy ograniczyć głównie dzięki inwestycjom w zabezpieczenia po tzw. powodzi tysiąclecia w 2002 roku, która o zgrozo, chociaż określana mianem tysiąclecia, wcale nie była silniejsza od tych, jakie miały i mają teraz miejsce. W wyniku ostatnich wydarzeń w Niemczech i Belgii odnotowano łącznie już ponad 200 ofiar śmiertelnych. To znacznie więcej niż w przypadku poprzednich powodzi, a bilans dalej nie jest pełny, bowiem wiele osób uznaje się za zaginione. Do kataklizmu, wbrew powszechnej opinii, nie doszło błyskawicznie, co już podkreślałem na początku odcinka. Do najbardziej obfitych opadów, które trwały około 10 godzin, doszło po serii wcześniejszych deszczy. Systemy wczesnego ostrzegania powodziowego zawiodły, przez co większość mieszkańców niemal w ostatniej chwili dowiedziała się, że przez ich miejscowość zaraz przetoczy się fala powodziowa. Z wielu relacji wynika, że na ewentualne ratowanie dobytku, o ile było to w ogóle możliwe, wlewająca się zewsząd woda dawała maksymalnie pół godziny czasu, żeby móc potem bezpiecznie się ukryć na wyższych piętrach, które i tak nie gwarantowały bezpieczeństwa. Ponieważ jak sami widzicie na zdjęciach, czasem powódź sięgała nawet drugiego piętra, a jedynym ratunkiem był dach, o ile grunt nie został wcześniej rozmyty, a dom się nie rozpadł. Sceny, które można było zobaczyć w Niemczech, ale i całej zachodniej Europie, dosłownie zakrawają o film katastroficzny. Dlatego teraz przeanalizujmy, które rejony oberwały najbardziej.
To, co teraz widzicie, to mapa tych właśnie miejscowości. Widać tutaj wyraźnie, czy największy obszar Szkód obejmował Niemcy, a konkretnie zachodnią, gęsto zaludnioną część kraju. Natomiast do prawdziwej katastrofy doszło w Nadrenii Palatynacie, gdzie wylała rzeka Akr, niszcząc wiele budynków i powodując, że już teraz jest co najmniej 140 ofiar śmiertelnych. Topografia Doliny Akr w zachodnich Niemczech z niektórymi odcinkami przypominającymi wąwozy mogła zaostrzyć skutki ulewnych opadów, ponieważ do podobnych wydarzeń doszło tam także w 1910 roku, kiedy to woda zabrała ze sobą nawet 200 osób. Największe zniszczenia można zaobserwować w niewielkim miasteczku Szudl, gdzie na nieco ponad 600 mieszkańców zginęło aż 50 osób, a niemal wszystkie domy zostały uszkodzone. Aktualnie obszar ten wygląda jak po wojnie, a w akcji sprzątania i naprawy pomaga tam nawet 1000 osób. To jednak dopiero wierzchołek góry lodowej, ponieważ zniszczenia w regionie są do zaobserwowania dosłownie wszędzie, poczynając od infrastruktury drogowej i kolejowej, kończąc na całych osiedlach mieszkalnych i obiektach sportowych. Skalę i siłę powodzi pokazują przede wszystkim zdjęcia lotnicze jednej z dzielnic miasta Erfstadt. Woda zaczęła wlewać się do położonej w okolicy żwirowni, powodując osuwisko. Pochłonęło ono fragment pola i drogi. Zagroziło też licznym budynkom w miejscowości. Wyrwa ma nawet 300 metrów szerokości i około 30 metrów głębokości. Dla lepszego zobrazowania to prawie tyle, ile 10-piętrowy wieżowiec. Szkody spowodowane przez ulewy są wstępnie oceniane na kilka miliardów euro. Jednak według ekspertów kwota ta jest mocno niedoszacowana i patrząc na ogrom zniszczeń także z innych miejscowości, pojawiają się głosy o sumie nawet 20 miliardów euro. To niemal tyle samo pieniędzy, ile generuje całe województwo świętokrzyskie i opolskie razem wzięte. A więc naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Przenieśmy się teraz do Belgii. 15 lipca wszyscy mieszkańcy Liège, 200-tysięcznego miasta, trzeciego co do wielkości obszaru miejskiego w tym niewielkim państwie, zostali wezwani do ewakuacji w obawie, że rzeka Moza może wylać. W wyniku tych wydarzeń władze zakazały wjazdu pojazdów do centrum Liège. Ruch uliczny obowiązywał tylko w ramach ewakuacji. Na filmach opublikowanych w mediach społecznościowych widać wezbraną rzekę, która wdarła się także do miasta Verwis, niosąc ze sobą elementy zniszczonego mostu. Do tego w krytycznym stanie są także miasteczka Tief oraz Pepin. Łącznie w wyniku tych wydarzeń w Belgii zginęło 31 osób. Jednak do dziś, wliczając w to też Niemcy, poszukiwanych jest ponad 1500 osób. Nieco mniej ucierpiała Austria, Luksemburg czy też Holandia. Jednak tam też wiele miejscowości zostało zalane, a łącznie straty w wyniku ostatniej wielkiej powodzi mogą kosztować Europę nawet 30 miliardów euro, co byłoby sumą rekordową. Wiele osób podnosi tutaj argument zmian klimatycznych, które miały być za to odpowiedzialne. W pewnym stopniu można to jak najbardziej w tym uwzględnić, bowiem już od lat obserwujemy liczne zmiany zarówno w anomaliach temperaturowych, jak i w ekstremalnych zjawiskach pogodowych. Aczkolwiek faktem jest też to, że większość zalanych obszarów to tereny nizinne, słabo przygotowane na powodzie, a dodatkowo położone na obszarach częstych opadów. Co w tym wszystkim najgorsze, to to, że często ich architektura w połączeniu z wszechotaczającą betonozą potęgowały efekt nadmiernych opadów. A w efekcie mogliśmy zobaczyć teraz właśnie takie, a nie inne dramatyczne sceny. W ostatnim czasie sami byliśmy świadkami ekstremalnych trąb powietrznych w naszej części Europy, a także bezpośrednio w Polsce. To jednak dopiero początek tego, co ma nadejść w najbliższych latach. Warto nadmienić, że nasz kraj w 2010 roku też miał do czynienia z wielką powodzią. Kulminacja fali wezbrojeniowej na Wiśle była największa od 160 lat i dosłownie co tylko znalazło się na jej drodze lądowało pod powierzchnią wody. Wały przeciwpowodziowe na Wiśle zostały zerwane w województwie lubelskim, podkarpackim, mazowieckim, ale także świętokrzyskim. Zagrożenie pojawiło się też na Odrze. W dorzeczu tych rzek i na nich samych w wielu miejscach woda przerwała wały lub nastąpiło ich przesiąknięcie. Po przejściu pierwszej fali powodziowej, głównie w Małopolsce, wystąpiło ponad 1300 osuwisk ziemi. Najgorsze stało się wtedy jednak w Sandomierzu, gdzie w wyniku pierwszej fali powodziowej zalanych zostało prawie 800 domów, pozbawiając tym samym dachu nad głową około 2400 osób.
Po pierwszej powodzi wiele osób było przekonanych, że gorzej już być nie może. Niestety pogoda nie oszczędziła mieszkańców Sandomierza i okolic, bowiem pojawiła się kolejna fala opadów związana z ośrodkiem niżowym znajdującym się na pograniczu Słowacji i Polski. To ostatecznie zmusiło wszystkich mieszkańców prawobrzeżnej części miasta do ewakuacji i kolejne domy znalazły się pod wodą. Sezon deszczowy w Europie jeszcze się nie skończył, dlatego trzeba mieć nadzieję, żeby Polska także nie znalazła się w podobnej sytuacji jak aktualnie zachodnia Europa. A ostatni chwilowy deszcz w Małopolsce i częściowo zalana Zakopianka oraz parę innych miejscowości są najlepszym przykładem tego, jak niewiele wystarczy, żeby doszło do katastrofy. Warto jeszcze pamiętać, że wiele polskich miast i wsi zostało wybetonowanych wszech i wzdłuż, co utrudnia wchłanianie wilgoci przez ziemię. Dlatego w naszym przypadku następstwa ulewnych deszczów mogłyby być jeszcze gorsze. Oby tylko do tego nie doszło. Okej. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki jeszcze raz za dzisiaj, no i cześć!